Przyszedłeś się zapytać, czy wszystko u mnie okej? Tak, wszystko gra. Ara. Przyszedłem ci powiedzieć, że w plecaku miałem aparat fotograficzny, który zniszczyłeś. Co? To, co słyszałeś. I to nie był mój aparat, tylko koleżanki pożyczony. Teraz przez ciebie mam przewalony. No to twoja wina, byłoby nie brać do szkoły. Tak, to moja wina, ale też twoja, a aparat kosztował 7 tysięcy. Ile? Tyle, co słyszałeś. Sam tego nie spłacę. Uważam, że skoro też jesteś winien, powinieneś się dorzucić. Co? Ja się na coś takiego nie pisałem. Nie za głupi 5 dych. O czym ty mówisz? Mówię o tym, żebyś pogadał sobie z Zośką Sikorą. Co? Zośka Sikora, ta laska, dałam 5 dych za to, żebym upadł na twój plecak. Ale mówię ci, w życiu bym tego nie zrobił, gdybym wiedział, że tam jest ten aparat. Myślałam, że to jakiś głupi żart. Zośka się do tego namówiła? Ale dlaczego? Nie wiem, nie zwierzało mi się. Ale to niech ona płaci, to jej wina. Ej, musisz to samo co mi powiedzieć Heli i nauczycielom. Zgoda, ale ja nie chcę za to płacić, okej? Nie będziesz za to płacił, chodź. Zośka, o wszystkim wiem. O czym niby wiesz? Hela, to jest Michał, który zepsuł twój aparat. Ej, jaki mój? Zośka wie o naszym układzie. Co? Ja o niczym nie wiem. Ej, to był twój aparat? Nie udawaj, że nie wiesz. Zosia, ja ci wszystko wytłumaczę. Stary, mów jak było. Zośka dała mi 50 zł za to, żebym walił się na jego plecak. Słucham? Co to za nonsens? Wiedziała, że mam w plecaku twój aparat i celowo chciała go zniszczyć. Zośka, to prawda? Nie, no co to? Oni mnie wrabiają, żeby nie płacić. Tak? A co powiesz na te 5 dych? Ale mam. Masz, weź sobie. Nie chcę ich. Cokolwiek zrobiłaś, proszę przyznaj się. A ty co zrobiłaś? Ale co, ja nie rozumiem. Ja też nie rozumiałam, jak wasza dwójka tak mogła bawić się moimi uczuciami. Wcale nie, no co ci chodzi? Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Zapłaciłaś mu za randkę ze mną. Co, wcale nie zapłaciłam, tylko pożyczyłam swój aparat i tyle. Dobra, to jest to samo. No dobra, może źle zrobiłam, ale chciałam dobrze. Ty zawsze chcesz dobrze. Chcesz dobrze wyglądać, chcesz mieć dobre stopnie, a ja? A ty co? Zawsze żyję w twoim cieniu. Co ty w ogóle mówisz? To, co słyszysz. Mam nadzieję, że to cię czegoś nauczy i ciebie też. Raczej ciebie, kiedy będziesz musiała spłacić aparat. Wiesz co, dobrze wiesz, ile ten aparat był dla mnie warty. Jak mogłaś? Dobrze wiesz, ile ten cymbał był dla mnie warty. Też mogę zapytać, jak mogłaś? Wiesz co, myślałam, że cię znam. Ale tak naprawdę się myliłam. Jesteś okropna. Ty też. Zapłacisz mi za ten aparat, choćby nie wiem co. Nie ma takiej opcji. Poza tym są świadkowie, że ten tu upadł na plecak, tego tu i zniszczył twój aparat. A mnie tam nawet nie było. Hela, chodźmy z tym do dyrektora. Oczywiście, że pójdziemy. Ja tego tak nie zostawię. Nie możesz wiecznie wygrywać, Hela. Odwal się, wiesz?